Moi drodzy, moi mili, minęło kolejne 10 godzin. Zobaczmy, jak jest z tymi jajkami i czy one są gdzieś jeszcze. Dobra, jest jedno, widzę. Jest drugie. Tak jak były dwa. Dwa są. Nie ma więcej nic. Czyli mamy dwa jajka. Paszy jeszcze troszkę jest, ale wypadałoby troszkę tu posprzątać. Jeśli natomiast chodzi o same przepióreczki, to mają w tej chwili dwie żarówki. Tutaj i tutaj. Obydwie żaróweczki są 3-watowe, 220 lumenów o temperaturze 3000 kelwinów. No barwa ciepła, może nie jakoś ultra ciepła, ale ciepła. Zobaczymy, jak to się dalej spisze. Wyjmujemy te dwa jajeczka, zabieramy je do domu. Pierwsze dwa jajka są. Czekamy na kolejne. Myślę, że lada dzień ta nieśność po prostu wzrośnie. Tylko jeszcze szybki teścik. Malutkie, ale to są pierwsze jajka, które zniosły po 10 gramów. Zobaczymy, jakie będą kolejne. A więc wracamy na poddasze pod lampę. Lampa świeci cały czas na tych samych parametrach, czyli tam 70 chyba parę watów przez od 7 do 10, do 19, nie, od 6 do 19, czyli 13 godzin. Myślę, że warto by było tu pomyśleć i wydłużyć już ten dzień o kolejną godzinkę. Co do moich warzywek, no to wiadomo, już ostatnią część wyrzuciłem ze względu właśnie przede wszystkim na mszyce i to, że się bardzo mocno wyciągały lub w ogóle nie rosły. Aktualnie sprawa wygląda tak, że było zamknięte poddasze ze względu na sprawy prezentowe, więc temperatura troszeczkę spadła. Wilgotność trzyma się mniej więcej na tym samym poziomie. Same papryczki tutaj zaczynają dostawać w liści właściwych, ale na razie wszystko się rozwija bardzo powoli. Nie jest to takie tempo jak na zewnątrz pod słońcem. No też jest związane z tym, że ja tej lampy nie rozkręcam na maksa i nie daję tego światła tyle, aby tutaj nie wiadomo jak to szybko wszystko rosło. Chciałbym, aby ta uprawa była optymalna, jeśli chodzi i o koszty, i o zbiory. Adekwatna, tak? Mogę się pobawić na niższych ustawieniach lampy i najpierw troszeczkę popróbować, aby od razu nie ustawiać jej na maksa na 150 W czy nawet na 250, żeby tutaj no, wyglądało jak podczas spawania. Delikatne jakieś niedobory reprezentują pomidory. Muszę je rozsadzić. Mam w sumie 4 sztuki. Nie jest źle jak na, powiedzmy, takie stare nasiona, które tutaj miałem. Dostaną osobne doniczki, podstawką i będą sobie tutaj stały i rosły. Zobaczymy. Same papryki się dosyć ładnie zazieleniły. Można zwrócić uwagę na to, że jest tutaj też troszeczkę tych pąków kwiatowych. Na jednych więcej, na drugich mniej. Ale wszędzie są, praktycznie wszędzie. Wszędzie te pąki widać. Jest tutaj parę liści nieładnych, które należałoby obciąć. No i chyba zrezygnuję z tamtej jednej sadzonki, bo jest słaba. Niech zwolni doniczkę czemuś innemu. Za to ta po przycięciu też pięknie wystrzeliła i ma mnóstwo, po prostu mnóstwo malutkich pączków. Z tym, że widać, że ona jest dużo ciemniejsza od pozostałych. Zasypanie jej ziemią z kompostownika, tak, na który też przecież trafiał obornik od przepiórek, sprawiło, że tamta ziemia jest po prostu mega. I dołożenie warstwy na dole właśnie tej ziemi żyznej sprawiło, że ona ruszyła, powiedzmy, z kopyta. Podejrzewam, że no, w najbliższym czasie będę musiał zrobić to samo dla tych papryk. Nakopać tej ziemi, ale wyprażyć ją, żeby nie wnieść tutaj znowu tej cholernej mszycy. No, zapsikanie tego muchozolem pomieszczenia, co też no, podejrzewam, nie jest najzdrowsze, ale no, w jakiś sposób chciałem koniecznie troszeczkę ukrócić żywot tej mszycy na moim poddaszu. Widać, że wyraźnie pomogło. Gdzieś tam pojedyncze sztuki widać, więc za kilka dni, kiedy ewentualne
nowe sztuki wyjdą z ziemi, powtórzę ten zabieg, aby wybić to wszystko w cholerę i może wreszcie rozpocząć uprawę jak należy. Choć nie powiem, no... Gdzieś tam może jakieś... O, tutaj coś jest. Już nie ma. Już jej tak nie widzę jak wcześniej, że było jej wszędzie multum. Wszystko się lepiło. No ale dalej jest. Pepino myślę, że do wiosny spokojnie rozrośnie mi się na tyle, że będę mógł pobrać z niego ładne sadzonki. Na zioła to tam nie liczę, nie wiadomo co, bo te zioła, które są, to jest bardziej po prostu w tej chwili też forma zabawy, aby zobaczyć, jak one będą rosły i czy w ogóle mi coś urosną przy takim oświetleniu. Natomiast myślę, że szczypior można by było hodować i bez tej lampy. To dziadostwo będzie rosło pięknie, bo nawet na parapecie. No ale skoro i tak tutaj jest miejsce, no to niech sobie stoi. Ładnie się rozrasta. W międzyczasie no nie bardzo miałem czasu tutaj przychodzić, więc lekko przesuszyłem. I dopiero wczoraj wieczorem przyszedłem, żeby troszeczkę podlać, żeby to się podniosło. Bo jednak 4 dni bez podlewania no, wpłynęło negatywnie na moją uprawę. Ale jeszcze na koniec pokażę, jak wygląda w tej chwili moja papryka. Papryka moja, jejku. Już mi się dzisiaj wszystko wmiesza. Truskawka. Są 4, no powiedzmy 3 kwiatuszki. I tam widać, że kolejne 2 wychodzą. Co ciekawe, nawet nie spodziewałem się, że ona tutaj tak ładnie będzie rosła. Cieszy mnie to, no bo może przejdę na uprawę truskawek na poddaszu. Miały być papryki. Papryki się nie kwapią do tego, aby wypuszczać, żeby te pąki kwiatowe się rozwijały. Myślę, że przede wszystkim tutaj trzeba wydłużyć ten dzień. Później delikatnie zwiększyć moc lampy. No i przetestować, czy taki zabieg sprawi, a że ta papryka będzie chciała lepiej się tu rozrastać. Na razie zostawiam jeszcze tak jak jest do Sylwestra. Sylwestra sobie pokombinujemy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Żegnam się. Może pokażę jeszcze, jak wyglądają moje zdechlaki tutaj, bo nie wyglądają zbyt pięknie, aczkolwiek jakby się tak przyjrzeć, to pąki kwiatowe również dostały i troszkę liście się tam podwijają, ale żyją, tak? Dobra, żegnam się, cześć, na razie i do następnego. Ja idę na razie cieszyć się tym, że się pojawiły pierwsze jajka w końcu moich przepiórek. Hej, Inarka, miłego, w sumie to już miłego przyszłego tygodnia. Hej.